Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej szeregowy Szymon Karolczyk przywita w klatce Army Fight Night Kamila Czyżewskiego. Porównanie obu zawodników, 7 lat starszy Kamil Czyżewski. Doświadczenie na zawodostwie identyczne, warunki fizyczne również zbliżone. Szymon Karolczyk miał już okazję wystąpić podczas gali Armia Fight Night. Na poprzedniej edycji przegrał z bardziej doświadczonym Adrianem Kępą. Dzisiaj szansa na rehabilitację błyskawicznie podczas kolejnej odsłony AFN. Zawodnik w czerwonych spodenkach reprezentujący klub Ankos MMA Poznania. Także MMA Witkowo. I ponownie zapracowany trener Andrzej Kościelski. Nie ma czasu, żeby świętować sukcesu Klaudii Suguły. Trzeba szybko wrócić do narożnika. W tej walce z Kępą, o której mówiłeś, dosyć bojaźliwy był Szymon Karolczyk. Nie radził sobie z taką dziką presją i agresją Adriana Kępy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał jego plan na ten pojedynek. Dawno nie widzieliśmy w klatce natomiast Kamila Czyżewskiego. Ostatni pojedynek w październiku 2019 roku, kiedy pokonywał duszeniem trójkątnym Jakuba Jerzuchowskiego podczas gali PL MMA 79. Tam chciał pracować bardziej w boksie. Powiedział, że będzie pracował nad tym elementem, aby to jeszcze lepiej wyglądało w jego walkach, bo na sali treningowej jest trochę mistrzem treningu w tej płaszczyźnie, natomiast trzeba to przełożyć na walki. Duży rozbrat, długi rozbrat z klatką. I trzeba troszeczkę czasu, aby odpowiednio złapać rytm w tym pojedynku. Jest niezwykle zmotywowany w tej walce Szymon Karolczyk. Chce udowodnić, że to, co wydarzyło się w poprzednim starciu, to był tylko wypadek przy pracy. Na razie to właśnie młodszy z zawodników kontroluje sytuację w klatce. Ale dosyć uważny początek z obu stron. Szymon Karolczyk co rusz straszy tymi kopnięciami na kolano. Właśnie jak na razie bez sukcesu. Kolejna próba, natomiast Kamil Czyżewski jest przygotowany na te kopnięcia na kolano, na wykroczną nogę. Obaj z identycznym bilansem, 2 zwycięstwa, 1 porażka, natomiast zupełnie inaczej układały się te wyniki. Debiucie przegrywał Kamil Czyżewski z Mateuszem Legierskim, to jest jedyna zawodowa porażka, natomiast mnóstwo też walk na amatorce, później przyszły dwie wygrane walki. Szymon Karolczyk rozpoczynał na galach Slugfest od zwycięstw z Dawidem Gałęckim i Miłoszem Wąsikiem. Później przyszła ta porażka już wspominana z Adrianem Kępą. Na razie trwa badanie w stójce. Aktywnie nogami pracuje Szymon Karolczyk. Utrzymuje z dala od siebie przeciwnika. Nie pozwala mu na szarże. Stopujące po raz kolejny kopnięcie w okolice kolana. Teraz Superman Punchem ruszył Karolczyk. Natomiast z kontrą był gotowy Czyżewski. Pokazuje Karolczyk na razie, że ma szeroki wachlarz zagrania, ale jak na razie nie są one w tempo. Ależ teraz zapracował tym obszernym. Mam wrażenie, uciekł gdzieś tam błędnik Karolczykowi, ale instynktownie poszedł po obalenie. Jest przechwyt głowy, poszedł po uchwyt gilotynowy Czyżewski, ale wychodzi z opresji Karolczyk. Teraz zapracuje nad tym, aby zmienić pozycję. Była próba już błyskawicznie przejścia do półgardy, natomiast z pleców był czujny Czyżewski. No, wydaje się, że najgorsze ma za sobą, ale zobaczymy, czy faktycznie tak jest, bo naprawdę odwinęły się oczy do tyłu na ten moment Karolczykowi. Ależ teraz na odejściu był cios prawy po raz kolejny ze strony Czyżewskiego lewą ręką, natomiast w kontrze Karolczyk musi uspokoić sobie ten pojedynek. 21-letni zawodnik z Witkowa. Ale też zwietrzył swoją szansę Czyżewski. To on wcześniej był raczej na wstecznym biegu, teraz wywiera presję. Szybko dokleił się do rywala. Dociąża całym ciałem Kamil Czyżewski, Szymona Karolczyka do siatki. Praca teraz nad odwróceniem sytuacji. Już zbierał się do tego, aby wykorzystać prawy podchwyt i obrócić sytuację pod ścianą. Zmienia ustawienie głowy, aby utrudnić pracę Karolczykowi, ale robi to, co miał zrobić przed momentem Szymon Karolczyk. Teraz rozerwanie klinczu, dobry prawy overhand ze strony Karolczyka. Wracają na środek klatki. Prosi trener Andrzej Kościelski Szymona Karolczyka, aby pracował lewą ręką, aby dystansował przeciwnika, aby trzymał go z dala od siebie. Schowany ciasto za podwójną gardą. Nisko obniżona sylwetka Kamila Czyżewskiego. Będzie polował, no właśnie, na obszerne ciosy. To jest plan na ten pojedynek zawodnika z Białego Stoku. Świetnie, teraz uchylił się pod ciosem i ponownie obala Karolczyk. Dobry był timing tej akcji.
Był blisko przejścia do pełnego dosiadu. Teraz może zapracować nad plecami rywala Szymon Karolczyk. Ostatnie 10 sekund rundy pierwszej. Jeszcze próba wyhaczenia na koniec. Tak i prawdopodobnie właśnie na ziemi zakończy się ta runda. Ostatnie porządki w klatce, która zostaje w tym momencie zamknięta. Sędzia Tomasz Bronder za moment da znać zawodnikom, że można rozpoczynać rundę drugą. Czerwone spodenki Szymon Karolczyk, spodenki żółte Kamil Czyżewski. Już od początku tej rundy możemy zauważyć, że dużo aktywniej pracuje tą lewą ręką Karolczyk. To, co prosił, ale teraz świetny timing, dobry middle kick pod prawy łokieć. Szukał szarży Kamil Czyżewski, natomiast bez ciosu starał się skracać dystans, zepchnąć do defensywy Szymona Karolczyka. Ten konsekwentny nogami, niskimi kopnięciami lewym, prostym utrzymuje z dala od siebie Czyżewskiego. Czyżewski. Kroczek po kroczku, centymetr po centymetrze odbiera odległość Karolczykowi. Właśnie w tym półdystansie szuka swojej szansy, ale w kontrze kapitalne ciosy, cała seria uderzeń dochodzi do głowy Czyżewskiego. Raz za razem wyprowadza kolejne uderzenia Karolczyk, ale w odpowiedzi szuka też swojej szansy Czyżewski. Ależ kapitalny kocioł stójkowy nam się tutaj zrobił. Ale odpowiedział, nawet w tym kotle odpowiedział kilkoma lewymi sierpami Czyżewski. Teraz to on potrzebuje oddechu, to on przykleja się do rywala. Analogiczna sytuacja do tego z momentu z pierwszej rundy, tylko że wtedy to Karolczyk był podłączony. Stara się zerwać ten uchwyt Szymon Karolczyk, wie, że miał swój moment w tym pojedynku. Próba haczenia, próba wycięcia, zakręcenia rywalem w wykonaniu Kamila Czyżewskiego, ale kontruje, kontruje Szymon Karolczyk i to on może skończyć z góry, ale ostatecznie pozostają na nogach. Kapitalny fragment tej walki. Dużo siły. Ten fragment musiał kosztować jednego i drugiego. Słyszymy też i widzimy, że ciężko oddychają na siatce. Uspokoił nieco ten pojedynek teraz Kamil Czyżewski. Dociska Karolczyka pod siatką, natomiast ten korzysta z podchwytu i odwraca sytuację. Czy będzie chciał toczyć ten pojedynek w klinczu, czy za moment zerwie ten uchwyt? Rusza po kimurę Kamil Czyżewski, ale wiedział, co szykuje dla niego przeciwnik Szymon Karolczyk. Jest teraz korona w klinczu. Ta druga runda toczona w dużo szybszym tempie w porównaniu do pierwszego starcia. Tak jest, otrzymuje uwagi ze swojego narożnika Szymon Karolczyk. Odwracaj pozycję, nie pozostawaj plecami na siatce, nie dawaj odpoczywać rywalowi. Teraz obniżenie pozycji, zerwanie tempa i rusza po obalenie za dwie nogi. I robi to skutecznie Kamil Czyżewski. Na razie nie przechodzi jeszcze do półgardy, dobrze broni prawą nogą pozycji w parterze Szymon Karolczyk. Skręca teraz biodra 21-letni zawodnik, ale cały czas z góry zawodnik z Białegostoku. Stara się po raz kolejny obejść nogi swojego rywala, ale jest teraz w pełnej gardzie. Prawa noga Karolczyka stara się spychać u do rywala. Skręcenie bioder, czyżby polował właśnie na przetoczenie, czy też rękę przeciwnika. Prawa kość piszczelowa sklejona z korpusem Kamila Czyżewskiego. Nie pozwala mu stabilizować pozycji. Zawodnik z Białegostoku cały czas pracuje z góry. Kontroluje sytuację Czyżewski, ale też nie ma tam zbyt wiele miejsca na ataki. Dlatego zamiast posyłać jakieś uderzenia, stara się najpierw poprawić sytuację i pozycję. Ależ teraz szukał okazji, aby prowadzić wysokie kopnięcie Kamil Czyżewski. Całe szczęście dla Karolczyka. Rzecz jasna, że ta noga nie skleiła się z jego głową. Mogłoby się to zakończyć widowiskowym nokautem. Pośliznął się przy tej próbie Czyżewski. Już potwornie zmęczony, mam wrażenie, jest zawodnik z Białegostoku. Moment na przeładowanie magazynków. I rusza, rusza z kolejną akcją Kamil Czyżewski. Stara się skrócić dystans, ciosem podbródkowym zapracował Szymon Karolczyk. Teraz wykorzystując ten podchwyt utrudni
pracę nad skutecznym wprowadzeniem Kamilowi Czyżewskiemu. Karolczyk będzie przełamywał swojego rywala, tak jest, utrzymuje tę walkę. Teraz trzeba odwrócić sytuację pod ścianą i robi to skutecznie Karolczyk. Stara się obejść teraz prawą rękę swojego rywala Karolczyk i poszły tam dwa krótkie uderzenia na szczękę. Ostatnie 10 sekund, jest jeszcze szansa, żeby zaakcentować tę rundę, tak jak teraz. Proszę nie regulować się odbiorników, to nie są problemy techniczne, tylko kamera, która jest stosowana zwykle w armiach przy wykorzystaniu dronów. Tutaj taka ciekawostka techniczna na gali Army Fight Night. Zaczynamy trzecią i decydującą rundę. Karolczyk, spodenki czerwone, Czyżewski, spodenki żółte. I ponownie jak w drugiej rundzie, uważny początek z obu stron, ale pamiętamy, jak się to skończyło w drugim starciu. Tu musi być niezwykle czujny Szymon Karolczyk, bo na te momenty uśpienia przeciwnika liczy Kamil Czyżewski, aby skrócić dystans, aby uderzyć właśnie obszernym prawem, skrócić odległość do Karolczyka. 21-latek z MMA Witkowo, Jankos MMA dobrze, skutecznie teraz broni to obalenie, odwraca sytuację pod siatką. Tak też czynił w poprzedniej rundzie, tak robi to również w rundzie trzeciej. Teraz to Karolczyk dociąża swojego rywala. Stara się zerwać klincz Czyżewski. Jest zachęcany przez swój narożnik Czyżewski do posłania kolan na głowę Karolczyka, gdy ten obniża pozycję. Podpowiada narożnik Kamilowi Czyżewskiemu, aby odwrócił pod siatką sytuację. Natomiast nie jest to łatwe, kiedy Karolczyk dobrze kontroluje podchwyt i sam dąży do tego, aby rozerwać ten klincz, powrócić do walki na środku klatki. Po raz kolejny rusza ze skróceniem dystansu i z uderzeniem obszernym prawą ręką Czyżewski. Ale czujny jest w obronie Karolczyk. Dużo siły wkłada w tę próbę Kamil Czyżewski. Stara się zakręcić w jedną bądź drugą stronę, oderwać od ściany Szymona Karolczyka, ale ten jak przyklejony plecami. I widzimy, jak Karolczyk teraz rozstawia szeroko nogi. Nie daje się sprowadzić na ziemię, chociaż nie ustaje w tych próbach Czyżewski. Ponownie obrócenie na siatce. Nie wiem, które już w tej walce. Zmienia się ta sytuacja przy ogrodzeniu, jak w kalejdoskopie, w każdej rundzie. I była ta próba kolana na głowę. To, do czego był przed chwilą zachęcany Czyżewski. Krótkie kolano na korpus, natomiast nie wyprowadzane z wielką siłą. Teraz próba haczenia w wykonaniu Czyżewskiego. Przygląda się tej sytuacji sędzia Tomasz Bronder, czeka na aktywną pracę z jednej bądź drugiej strony. Dwie minuty do końca tego pojedynku, widzieliśmy kilka kopnięć kolanem na udo ze strony Karolczyka, teraz odpowiada kolanem na korpus Czyżewski. Mamy zerwanie klinczu, wracamy na środek oktagonu. Stara się rozluźnić buja korpusem. Kamil Czyżewski wystrzelił tym ciosem podbródkowym, natomiast on nie doszedł do celu, cały czas poza dystansem zawodnika z Białegostoku jest Szymon Karolczyk. Próba wejścia w klincz, przechwycenia głowy rywala, natomiast zapłacił za to cenę przyjęcia jednego lewego ze strony Szymona Karolczyka. Już tylko 70 sekund do końca tej rundy i całego pojedynku. Starał się obrócić rywala na siatce Czyżewski. To się nie udało. Ale niewiele aktywności w tym klinczu. Z jednej i z drugiej strony są potwornie zmęczeni. Teraz próba zaciągnięcia głowy w wykonaniu Czyżewskiego. Szukał tam akcji kolanem zawodnik z Białegostoku.
Ostatecznie ten klincz został rozerwany. Nie udało się zepchnąć rywala pod siatkę. Trzeba było spróbować zejścia po nogę na środku klatki. Ale w kontrze także po próbę obalenia rusza Szymon Karolczyk i ostatecznie udaje mu się odciągnąć biodra rywala od ściany i przenieść walkę do parteru. I ma jeszcze 30 sekund, żeby popracować na kartach sędziowskich lub ewentualnie poszukać jakiejś techniki kończącej tuż przed końcowym gongiem. Na to jest czasu niezwykle mało. Ostatnie 15 sekund do końca trzeciej rundy. Pracuje lewym przedramieniem nad stworzeniem sobie przestrzeni do wyprowadzenia krótkich uderzeń. W tej pozycji zakończy nam się już ten pojedynek. Trudno sobie wyobrazić sytuację, aby coś tutaj się wydarzyło. Panie i panowie, po trzech rundach jednogłośną decyzją sędziów na punkty wygrywa Szymon Karolczyk!